Wójcik. I Paulik. Dzisiaj polityczna degustacja. Coś tam Z... u mnie w katungu przygotowany. Jaki to dobry browar nam przywiózł. Co nam kurier przywiózł. Jest to zgodne z prawem. Piwo zamawiać przez internet. Widocznie. Co? Browar Mencen. Browar Mencen, taki znany. Jakie to piwko? Znany polski polityk, ekonomista. Otworzył sobie browar. Nie wiem, są tam pewnie nieważni, ale... Ale takie miał hobby i tam kogoś zatrudnił i obejrzymy co mu tam uważali. Cztery piwa. Cztery piwka. No browarią ma w ofercie cztery piwa na razie, więc... Wszystko bym chciał kupić. Wszystkie, mają okazję wszystkie zdegustować. Miał tu szlacheckie na miodzie i piwo wielozbożowe. A co ty tu masz? A tu jest piwo pszeniczne i... Piwo wolnościowe. Wolnościowe. No dobra, jakie to zaraz. Wolne? Nie wiem, obejrzymy. Dobra. Wtorek pierwszy. Może według alkoholu, co? Od... No to według alkoholu. Tu jest cztery. Wolnościowe, najbardziej wolne alkoholowe. Nie. No to... A potem 5, 5,5, 6,5. Dobra. Może to jest wolne od alkoholu. Tak. O to im chodzi. Szkło samemu przygotowane. Proszę bardzo. Obejrzymy. Ja mam szkło, takie szklanki. No, szklanki, bo tyle kufli by nie mieli jednakowych. No. Piwo jasne, pszeniczne, w stylu Witbier, goryczka niska. Proszę, otwórz to piwo i weź jak czujesz. Tak smakuje wolność piwie, które uciekło przed podatkami. O, widzisz, czyli takie nawiązanie do niepłacenia podatków, no. Wolność podatkowa. Do radcy podatkowi to właśnie próbują obejść przepisy, no. No. Bo to kiedyś tak było w Belgii, nie? Że towarzyli jakoś oszukiwali na schodzie. 50% zasypu to było tam, nie? Musiało być, żeby było piwo, a powyżej się tam jakoś płacił podatki i to tak kombinowali z tym, nie? No. A sam jaki jest zasyp, nie wiem. Jaki zasyp? Jęczmienny sód, jęczmienny pszeniczny, pszenica, płatki owsiane, owiec, chmiel, drożdża, kolendra, skórka, pomarańczy, kurakao, rumianek. Kurakao. No, czyli... Ale też oszukują pszenica, a nie słod no, pszeniczny. Nie, bo to, no, bo to od pszenicy się nie płaciło podatku od słodu już no. Jakoś to było, obejrzymy. No. Witbier, czy takie piwo, takie dosyć orzeźwiające powinno być. Witbier. 4%, czy takie delikatne. No, obejrzymy, co się tu... Ojej, tak trochę. Nie. Chociaż nie, to normalne. Z butelki aromat taki, no. Jest taka lekko nuta cytryny, kolendry, coś takiego. Powąchaj, no. Nie? Taki typowy Witbier. Taki odrobina drożdży na końcu. Dobra, wiemy, nie? Tak 0,2, to powinno być na dwie szklunki. No, no tak to pewno. Mówimy, tak, żeby się ładno tu piana utworzyła. Jest. Oj, za dużo, aż za dużo. Ale nie uciekła. A, prawie. Ciebie muszę napinać. Trzeba już mieć więcej. To mam więcej. No, sam jeszcze zostało, to potem dopijemy. Dobra, się, no. Jak się prezentuje barwa nasycone, słonkowo, takie, nie? Takie lekko mętne, nie? Zbyt piany. Piana jest taką. W 100% klarowna. Piana... No powiem, że koło, ale tak... Ale się utrzymuje. Utrzymuje się, o dziwo. Się tak dobrze, no. Nie powiedziałbym, że... Nie, jest fajna nuta taką... No, orzeźwiający bardzo. Nie? Takiego kurakao, no kurakao nie, ale nie, kolendry, takiej nuty, skórki, pomarańczy, skórki. Nie czuję te skórki jeszcze. Nie wiem. A zimna jest. Smaku jest takie delikatne, nie? Nie, tu już jakoś taką nuta agresywną, nic takiego taką, takie ja... mało wyraziste, nie? Jakby. Słabe. Słabe, nie oszukujmy się tego. Tak, bliskie wody. Nie, bliskie wody może nie, ale takie no. Nie, dobra. Drugi łyk już jest inny. Niczym się tak nie wyróżnią, żeby... W drugim łyku już tak odrobina goryczki wchodzi. Żeby jakoś taka nuta była... A w pierwszym no tak... Taką zbożową woda. Jest tam na końcu taką goryć, ale niczym... Nie, żeby to był jakiś taki Witbier był, nie wiadomo jaki. Nie. Takie... Są takie Witbiery, które mają takie mocno bardzo agresywne nuty z drożdży. Takie kwiatowe nawet. Bardzo łagodne nuta, ale tu... takie. To jest takie typowe piwo na upał.
I nawet nie. Alkoholu to w ogóle nie czuć nic, się nie wyczuwa, nie? Taką aryzatkę bardziej. Taki nie? W coś, niby coś w tym. radler, ale nie. Właśnie w smaku tak jest. Jest podobnie Takie wodniste jak pijane radler. Takie bardzo do ludzi, nie? Nie do jakichś takich wyrazistych, takich co oczekują od piwa już takich. Nie, to jest takie ekstremalnych. Dobre do ludzi, którzy nigdy nie kosztowali krafta, ale chcą coś ładne przejście mieć. Świat kraftowy. No. Dobre. Dobrze. To co? To odstawimy na bok. Odstawiamy. To będzie w torek było najsmaczniejsze tu. A następne piwko. Następne według kolejności alkoholowo jest piwo pszeniczne. Pszenica czy nuty. Nuty banana, goździka, coś takiego. Unikać na słonecznienia, przebywać w chłodzie, piwo jasne, górnej fermentacji, pasteryzowane, temperatura sterowania 7-9. No jest ciut więcej, bo w piwnicy jest trochę większa temperatura. Piwo jasne w stylu Hefeweizen, goryczka niska. Lubisz dobre pszeniczne piwo, które swoją lekkością orzeźwi ci i orzeźwieniem pozwoli ci odetchnąć. Trzymaj, oto pszenica Mencena. Kolejna pszenica, kolejna orzeźwiająca. Obejrzymy, co to jest. Chyba na mniejszy upał. Na mniejszy upał. No. Co tu tak? Co trzeci z butelki? No jest taką nutę lekko bananową. Powąchaj no. Nie? Taki banan wyraźny, ale... Goździki trzeba się doszukać, to może... To cena by musiała być inne szkło, ale te się też na to. Nie mamy takiego. Tak, ojcaż już tak, no. Ojej. Nie, na dwa palce jakby obejrzysz. Ja, jak masz rubę no, palce. No, mu rubę palce to akurat no. Jest takie dosyć klarowne, chociaż... No, może ty będziesz mieć mętniejsze już, nie wiem. Zabełtał już? No, to jeszcze tak. To później bo, może. Jakby ktoś tam chciał dopić, to potem będzie. Nie? Różnicie. Klarowne mocno, nie? Fajceny no, są już takie klarowne. Fajceny są nieklarowne, jak zabełtoż i te droże zadoży do środka, nie? Już tak zapachnie mniejszy, mniej intensywny jak z butelki. No, mam, nie? Podobnie jak w poprzednim wolnościowym. Też z butelki było bardziej, a potem... A może to coś przeszkło? Ale jest taką mocno gorycz jakby, nie? Albo mi się taką... Bo nie jest to, nie wiem co to jest takie, na końcu języka taką dziwną nutę. Dawaj cena niepodobną. Nie powiedziałbym, że tak. Czujesz tu alkohol. Mimo, że 1% na różnicę między tymi dwoma. Ale też brakuje tej wyrazistości takiej. Nie? No nie są, te piwa są takie... Jest wodnista. No jest dużo jest, tu jest tak, takie... nuty, one są Są takie... takie dodatki, ale brakuje tego ciała w tym piwie. One są tak ważone, żeby tak ludzi nie odstraszyć, no, tak mi się wydaje. No. To jest taki populistyczne piwo bardziej, nie? Mi się wydaje. Nie? Piwo do mas. Do masowej takiej. No. Nie mylić z masonami. Do tych, co tak inne produkują. No może wie, może to politycznie jakoś tam że, no, w obliczu do kogo no, tam jak to polityk? Skierowane. Nigdy ci nie powie ja, albo nie. Zawsze będzie tak wodniste, tak, tak niby nic, a byle żeby go udał. Byle żeby go udał, nie no. No, ale to jest takie piwo, że byle żeby tak. Coś wypić. Nie, nie jest, jest specjalne, nie złe, nie jest odpychające, nie czuć tu żadnych wad. Nie, no, takie brakuje tu dużo. Tak. Płytkę, nie? Takie, no, no. Szłoby je dużo lepiej zrobić. Szłoby. No, brakuje. Nie. Także no. Takie wajceny jak na Bawarii, to te jednak były nie. Bardziej takie. Nie? Nie, nie ma porównania do takich klasycznych wajcenów, ani nawet Witbirów, co prędzej byłem. To jeszcze tu mamy piwo. I następny jest. Wielozbożowe. Wielozbożowe. Co to tu jest? Co tam? Kawa zbożowa. Etykietki wszystkie w takim jednym stylu, nie? Taka no, dosyć, etykietki ładne. Dosyć fajne. Trzeba powiedzieć, że wyróżnia się, bo... Co tu jest napisane? Piwo jasne w stylu ale, goryczka średnia. Bogactwo smaków i aromatów ważone przy użyciu różnorodnych składników, zamknięte chmielowe ramy i ukryte pod kapsem. Wypij się, a przekonasz. Tu jest wypij. Słód żytni, pszeniczny, płatki owsiane, słód orkiszowy, samopsza. Co to jest samopsza?
Sweet Special B, Carapils, Marynka, Chinook, Simco, czyli to się już zapowiadał. To już Lepszy, nie? Bo tu skład amerykańskie lepszy, chmiele, lepszy. dużo słodów, więc to się już zapowiada tak bardziej. Przynajmniej z etykiety takie powinno być. A coś tu, co tu takie, Ojej. zobacz, jakieś takie zmętnienie tu jest, nie? Po Tak szyjku. to wyglądało, jakby Jakieś to było, drożdże jakieś tu jakby jest. to było do góry nogami Nie wiem, transportowane. coś tu jest takie, wobec, Ale coś, co no tu się takie coś utworzyło. i jakby Zobaczcie, taki. widać, że tak. Nie, na takie jakieś zabełtane, nie? Po szyjku. No. O kurczę, to tak. Taki osad drożdżowy. No, Osad drożdżowy, ale dziwnie, że on się tu tak. To było transportowane przez kuriera. Skąd wiesz, czy kurier nie miał do góry nogami tego? Nie, obejrzyj, No. co tu tak się. No. I co tu się tak. No, Oj, tu taki. tak. Drożdż, drożdż. O, coś tu tak. Poważnie. Czuć. Nie, zalatuje tak jakąś taką kapustą kiszoną. Nie, tak z lekka. Tak, kiszonką, kiszonką. No, jakąś taką nutę dziwną. Taką kapusta, O, no. weźmy. Dziwne, dziwne. Dziwne, to weźmy, no, nalijemy na to. Wielozbożowe, browar Mentzen, podkreślam. Nie, obejrzymy, co to są. Niedoświadczony browar. No, niedoświadczony. Może tamten piwowar już ktoś waży, nie wiem. No, ale samo marka Czy jest ta niedoświadczona. Marka, ale nazwisko robi ja, to. Nazwisko. Znane. Wszystkie. Dobra, chłopiec. O, piana tu się w ogóle taką, nie? Tu, oj, nie piana taką. Tworzyła taką tu w ogóle. To tak wyglądał mętnie, jak na takim domowym piwie. Piana jakby było jakieś tam zakażenie, ale. Ło, a tu wyraźnie czuć tak. Oj, oj, jest oj, tak oj. Się. O kurczę, tata. No jakbyś mi zawiązał oczy i dał mi to powąchać, to bym powiedział, że dąż mi no, woda z ale nie, kapusty kiszonej. kiszoną kapustą, no jak No. byk wyczynął taką, no to się tu kapustą nie kapustą spodziewał, kiszoną, ej, no. kurczę, no. Dobra. To jakaś reklamacja, panie kolego, bo to, panie to tak męceniarz. odrzucą, no nie wiem. Nie, dobra. No co, no, napij wyraźnie, się, a nie obal się. No. No. Ale trzeba powiedzieć, że w smaku nie, ta No kiszonka już tak, znika taka ta kiszonka. delikatna nuta tej kiszonki jest taki, No, nie? no, ale Ale. właśnie barwa taką już bardziej Dziwne takie, bo bursztynową już i. nawet takie bardziej, bardzo zmętnione, no. Jaki to ma być styl? To jest pytanie. To jest mówić ale. Dokładnie nie Piwo wiem. jasne. Ale jest piwo jest stylu, brązowe. W stylu ej, goryczka średnia, no nie wiem. Jest jakiś taki chmielniej. Poza kiszonką to nic nie wyczuwam. Nie, zapach, to zapach. Może Nic nie idzie się coś dobrze. na niej zepsuło, bo to wyraźnie widać tu na tej butelce jest. Dobra, No. jak otworzysz, tu nawet się tu utrzymało No, takie ja na flaszce. czy zobaczymy Na to. flaszce takie coś się utrzymało, no nie No, wiem. tak. Nie A to fajnie to wygląda, nie? nawet wygląda jakby to pod kapsel było w Nie ogóle wiem, iść. coś to jest tak. Upadł pod kapsel też jest jakoś droższe. No. Tu coś jest. Pokaż. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie wiem. Nie dopilnowali albo co, nie wiem. Poczytać się, czy taki no, unos to jest, czy jeszcze ktoś taki no, miał coś czy felerną takiego. butelkę, czy Felerna felerną partia, czy partię. coś. Autor Nie wiem. receptury Łukasz Rudnik. Bardzo. To jest data data sama do już. 20.11.2021. 21, nie wiem. No. Wyprodukowany przez Browar Sady. W miejscowości Sady. No jest taką taką gorycz nawet jest fajną. Ale smaku już tak. Czegoś tu tak. Gorycz się mi udała. Jest tak przyjemnie. Przyjemna goryczka, ale. Też wodniste. Też brakuje dziwne ciała. Te piwa, ciała tak, brakuje. Jakieś, nie? Nie jestem za. Zbyt takie. No i taki szunka, to do nie, mnie to jest dyskwalifikacja. Nie dziwia się, że Kopr nie chciał degustować. No, degustował nie dziwia na się. Renta poszło. Nie, co teraz robi? No, co? No jeśli Tomaszu Kopyra, jeśli nas słuchasz, odezwij się. Możemy pomóc. Dobra, jeszcze jedno piwo nam zostało. Teraz już inne szkło już teraz, zabrakło. Teraz musztardówki, no i no. Takie no-name szkło. Mamy nadzieję, że to nie będzie musztarda na lono. No i po obiedzie to nie będzie. Szlacheckie na miodzie. 6,5%, czyli to powinno być takie 6,5%. Dosyć mocne, co tu jeszcze piszą. Słody,
Pejaj monachijski, karael, karapilc, miody, nektarowe, o widzisz. Ich miele marynka, Miody. iskno, sabro, cascade, także tu są. Miody nektarowe. Chcesz piwo jasne w stylu Ale? Goryczka średnia, wytrawne piwo, które swymi korzeniami sięga czasów, kiedy polskiej złotej wolności towarzyszyło wiele trunków bazujących właśnie na miodzie. Tak smakował jeden z nich. Czyli to jak zapierwi jakąś Takie recepturę nawiązanie do do pierwszej Rzeczpospolitej do Polskiej. szlachciców. Szlachciców. Do szlacheckich przywilejów podatkowych. No, ja tak żadnego miodu tu nic nie wyczuwam. Nie wiem jak ty. Nie jest w stanie nic powiedzieć z butelki. Takie. Nijakie. Takie niby piwo, ale brakuje jakiejś charakterystycznej nuty. Ale barwa ładna i piana, drobno pęcherzykowo, ale prawie klarowna. Nie, fajną, piana fajną, łobież. Piana piana jest, chyba no. Najlepsza z tych wszystkich. No, no, tutaj. no. Łobież taką została taką ubito fajną, no. No, tu coś tak... skomplikowane. Jakiś taki miód jakby tu taki był z ula, nie? Nie jest coś takie? Nie wiem, czy mam zraza, czy też tu czuję odrobina na te kieszenia. Nie, to może ale się z tamtym, po tamtym piwie ustało coś. No, nie przeczyścił żegnosa po tym. No ale słodkie. O. I takie o. Wyraźne, nie? To chyba najlepsze piwo mi się wydaje. One jest takie pełne, takie wyraziste, widać, słodko. Na początku dominuje ta słodkie, słodycz, na końcu wchodzi fajne, goryczka. Fajna goryczka, one jest takie ułożone, mi o, się no. wydaje. Już pierwszy łyk. Bardzo ładny. Taką, no treściwe, nie? Właśnie no to, może czego nie takie brakowało chmielowe, wszystkim nie takie chmielowe, ale ten właśnie jest taką fajną nuta. Tego miodu chyba, nie? Nie miód żeby dużo to tak, zrobił, no. Nie żeby tu tak było miodem gdzieś tak czuć, tak mocno. I ile one wszystkie miały Belgię? To jest nie pytanie. Wiem, tu jest 15, te tu 12, szlacheckie tu 12, 15. Tu takie mocniejsze widać, że już takie treściwe. Pszeniczne 12, wolnościowe 12, a to dziwne. A te wielozbożowe 13. No to jednak jest dużo przewaga, jeśli chodzi o Belgię do miodowego. Szlacheckie na miodzie. Moc to już tak mam, tak. Alkohol tak na końcu dużo tak podkreślony. 6,5%. Ja bym miał. Jest najlepsze ze ja bym miał jakieś kupić jeszcze raz, to ino te. Szlacheckie jest warte ponownego zakupu, tak jest, ale... Te, według skali to te na pewno, a pod nie wiem. Bo to ten... by było numer jeden, a pod nie dobra. Mogłeś. Mogłeś to inne. Sam już ta nuta tej kieszeni już dobra, chce pan robić ranking? To co, sprawdzamy następne no. Wielozbożowe. Jedziemy od końca. Wiele zbożowe, no. Wywietrzałe to kieszenia. Może serio, to się w tym powietrzu odrobina tego powietrza, co jest w butelkach zawsze, może tam się coś zadziało i no. Okej. Okay. O, już się takie zrobiło nawet, ale nie wiem, obejrzymy, ciężki wybór. Jest dominująca goryczka, ale... A tu, czekaj, tu było tak... Brakuje tej tu treści. Było piwo pszeniczne. Teraz pszeniczne, te pszeniczne, nadzwyczaj klarowne, tu, bo bez drożdży. Pszeniczne piwo. A tu goździki wyszły. No, nawet już tak nawet jeszcze jak po prostu. Jest taki już typowy Weissbier. Ja by je tak ale odrobiną mi treści brakuje. Ale ja by je tak się zmienił tu. Na Godosz. Chociaż jeszcze czekaj, te, czy, jeszcze, poczekaj, jeszcze, poczekaj jeszcze na te wolnościowe Witbier. Wolnościowe, jeszcze jest Witbier, nie? Ostatnie. Co Witbier tu nam powie? Czekaj, to już liczę tu. Czekaj, daj mi się to flaszkę. Czekaj. To sobie nie wiem, czy to będzie widać, ale to przesuń na krawędź bardziej. Tu. Czekaj, żeby się... Dobra. I jeszcze ja tu teraz Witbier. Ulotniał się zapach.
No, nie całkiem wyjałowione, jakby powiedział. Ja by to przesunął. Tak, by to przesunął. To by było na drugim miejscu. A te pszeniczne dwa, na drugie miejsce, a te dwa są na ciężki wybór, wtory, trzecie, wtory lepsze. Czekaj, tu... porównujmy sobie te wielozbożowe i witbier. Walczymy o ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce na podium. Tu już tej nuty nie ma, nie? Z czasem się rozmawia no, te kiszonki. Kiszenia już nie ma, nie czuć i na pierwszym planie tego już. Jakieś takie kwaśniejsze się zrobiło, nie? Choćby. Dobra, mamy wybór. Nuty jakiegoś kwasu albo brak nut. Także wolnościowe jest ewidentnie bardziej pijalne, bo smakuje bardziej jak woda. No to takie jest pozbawione wszystkich tak? takich, ale nie, ja bym miał wiedzieć to do. Mówię tu, mimo że takich kieszeni, ale tu są jakieś takie nuty. Ja bym docenił tutaj próbę. Próba trzeba docenić, wiele, że wiele. Spróbowali czegoś zrobić, no, bo w wolnościowym brakuje mi tej próby. No. Jest woda. Może to tak ogarnęli, aż to fest. No. Za fest wolnościowy. No, za fest chcieli na podatkach zaoszczędzić i wyszło, nie? Wolnościowe, nie wyszło. Wodowe. Nie tak wiem, no. Blisko, blisko. Chcieli oszukać. Oszukać system, a to się tak nie to, nie? Może zdali za dużo nie wody. Nie wiem, no jak to no, no. Albo na niższą akcję zachcieli się załapać. No, nie, może być, ale jednak smaku się nie załapać. No. Także dużo do poprawy, jakby powiedział. Jednak się pan Męcyn bawi znowu na podatkach, nie? Niż na piwo, no, mi się także. Wydaje. Zresztą tam tego piwa pewnie... To wszystkie są zrobione chyba przez browar Sady, nie? Dla browar Męcyn, no. Wszystkie Łukasz Rudnik? Mhm. Łukasz Rudnik jest autorem każdej receptury. No, a więc tam Męcyn mówi taki, no tak... No. Doglądał tego. No, z tej partii możemy jak najbardziej polecić Szlajeckie na miodzie. No, a reszta tak. A reszta... Do poprawy. Nie? Te pszeniczne to poprawi, jest tak. jeszcze akceptowalne, a te dwa to tak znajdziecie co innego nie. lepszego w sklepie. Znajdziecie. Nie, a to są już w ogóle dyskwalifikacje. To na konkursie to by no. zaraz odpadło, bo są jakoś takie. No, żaden by taki estetyczny, ani to nie jest. No. Tak. Nie radzimy, nie radzimy. No. Co? Polityczna no. degustacja. Politycznie. Zakończyła. Tak, wziął do ręki najlepsze piwko. Weszliśmy tu do zgody, nie wadzimy się tak jak polityki, nie? No właśnie, no, tutaj każdy przy mównicy był, nawet bez maseczki, no. pozwoliliśmy. No, także prost. Prost, czyńcie się i bądźcie zdrowi i do następnego razu. Do następnego.